Właśnie stulecie III Powstania Śląskiego sprawiło, że zainteresowałam się na nowo moim pradziadkiem Apolinarym Stokłosą. Pochodził z polskiej rodziny na Opolszczyźnie. W trakcie powstań i w trakcie plebiscytu angażował się aktywnie po stronie polskiej. Gdy wybuchło III Powstanie Śląskie, miał 33 lata, żonę Gertrudę i dwójkę małych dzieci. I właściwie przeżył tylko cudem. Moja babcia się jeszcze nie urodziła i gdyby zginął, to mnie by dzisiaj tutaj nie było. Dzisiaj mówimy o rodowodzie powstańczym, o korzeniach powstańczych. To jest historia mojej babci. Była nie tylko powstańcem, była działaczem narodowym i mało tego, pochodziła z rodziny, która te korzenie pielęgnowała już w XIX wieku. A więc to, co dotyczyło Polski, tradycji polskiej, to w tej rodzinie było pielęgnowane już od końca XIX wieku. Na to zresztą mamy wiele dowodów w postaci dokumentów. W naszej rodzinie było trzech braci. Dziadek mój to był najstarszy, później był ten Teofil, który został biskupem, pierwszym sufraganem tutaj diecezji katowickiej, budował katedrę tam, zaczynał jeszcze z kardynałem Hlądem, kiedy on tu był pierwszym diecezjalnym biskupem. I jest Wincenty, najmłodszy, który tak najwięcej brał czynnie w tym powstaniu. No, oni wszyscy działali na rzecz polskości na Śląsku, nie? Nie jestem ani pniokiem, ani korzeniokiem, ani tukejszym. Jestem, że tak powiem, produktem dwóch rodzin powstańczych, jak gdyby dwa pnie. Jeden pień pochodzi z Warmii Mazur, gdzie Polska przegrała plebiscyt, a drugi pień jest tutaj śląski. Ten pień śląski jest związany z moim ojcem, a ojciec mój był synem powstańca śląskiego, mojego dziadka Antoniego Kamińskiego, a ów Antoni Kamiński ożenił się z kobietą Ślązaczką Marianną Kamińską z domu Różańską, która pochodziła również z rodziny Różańskich o bardzo dużych tradycjach powstańczych. Z wszystkich możliwych pokoleń jestem stąd. Wprawdzie urodziłem się w Zabrzu, natomiast moi przodkowie i od strony ojca, i od strony matki urodzili się na Opolszczyźnie. Niestety nie znałem żadnego ze swoich przodków, którzy byli powstańcami. Wszystko to, co o nich wiem, to wiem z przekazu od rodziców. Najwięcej do powiedzenia miał ojciec, bo jego i ojciec, i ojczym byli powstańcami. Mój dziadek Stanisław Rożanowicz nie był Ślązakiem, urodził się w Poznaniu dawno temu, w 1877 roku. Od roku 1911 już mieszkał tutaj w Katowicach i był lekarzem. Spotkał się z doktorem Mieleńskim, który tutaj był jednym z pierwszych lekarzy polskich na Śląsku. I o tym się zawsze mówiło w domu, że doktor Mieleński pomógł dziadkowi bardzo. Ponieważ dziadek bardzo był zaangażowany w sprawy polskie. Tutaj też jak trafił do Katowic, to od razu wstąpił do koła Sokołów. To było takie towarzystwo gimnastyczne. Miało na celu propagowanie tężyzny fizycznej w celu obrony polskości. Także to nie tylko chodziło o kondycję fizyczną, ale w jakimś celu. Będziemy gotowi. Jak przyjdzie moment, gdzie trzeba będzie chwycić za broń, to będziemy gotowi. Matka mi przekazała tylko te zdjęcia grupy Wawelberga, tutaj te zbiorowe zdjęcie. Tutaj ich mamy około 40, tam było około 64, pisało, że było tych pierwszych komandosów. A tu już może niektórzy poumierali, a tu oni są w 36 roku jeszcze, nie? Tu mój właśnie Antoni Copik, mój pradziadek, jako wnukowi. To on nie chciał opowiadać takie rzeczy, ale jak już umierał i był w takiej agonii, to on miał takie słowa. Z lewej strony idą, z lewej strony idą. Uważajcie, uważajcie, proch, tu trzeba wysadzić. Dawał jakieś rozkazy niezrozumiałe dla mnie, ale to tak jakby mu się po prostu przypominały jego chwile z walk powstańczych. No i tak go zapamiętałem. Mój ojciec, Franciszek Musioł, był uczestnikiem wszystkich trzech powstań śląskich, jak i jego ojciec, czyli mój dziadek również. Brat mojego dziadka to był takim przywódcą polskim i nazywany polskim królem na Śląsku, z Marklowic. I Niemcy go też nazywali Polniczy König. On prawie, że cały swój majątek prawie, że przefurtał na rzecz zakupu dla powstańców śląskich broni, amunicji i tak dalej. Od matki tam było pięciu, między innymi, bo rodzina była jeszcze liczniejsza. Tam w każdym kątku było po dzieciątku.
Pięciu było uczestnikami powstań śląskich. Karol, Szymon, Franciszek, Hanys i Teodor. Pięciu jest. Najmłodszy zginął w trzecim powstaniu, bo jak mój ojciec mówił, Karol, też trzeba było go wysyłać, tego, on miał wtedy 18 lat, niedoświadczony, prawda, i tak dalej, i dali go tam na pierwszą linię gdzieś w Odrze i tam zginął. Jestem prawnukiem powstańca śląskiego, nazywał się Józef Radka. Oczywiście tradycje i pamięć o moim pradziadku są dalej żywe. Często się zastanawiam nad tym, jak to wtedy ci ludzie myśleli, jak walczyli o Polskę. Czy tradycja powstań śląskich to jest tradycja czegoś wstydliwego, o czym mamy jak najszybciej zapomnieć, czy może to jest jednak element historii narodu polskiego, który tutaj w swojej części południowo-zachodniej trwał w swojej kulturze, którą przejawiał językiem komunikacji w rodzinie, modlitwą w kościele i marzeniami o tym, że byliśmy kiedyś częścią wielkiego narodu, który tworzył wielkie państwo, zróżnicowane, co prawda narodowościowo, ale państwo polskie. Przygotowanie strony polskiej do plebiscytu po zakończeniu drugiego powstania śląskiego rzeczywiście przyspiesza. Ilość wieców, ilość przeróżnych spotkań, tekstów, które są publikowane, oczywiście strona niemiecka publikuje również sporą ilość własnych, ale patrząc choćby na to, co wydaje strona polska, to można powiedzieć, zaczyna lekko dominować taki ton optymizmu, takie coraz bardziej uzasadnione przekonanie, że wynik plebiscytu może być dla strony polskiej korzystny i że w gruncie rzeczy to właśnie plebiscyt okaże się czynnikiem decydującym o podziale Górnego Śląska. Babcia była już wtedy zamężna, miała czwórkę dzieci, moja mama najmłodsza i trzech synów, którzy byli już dziećmi szkolnymi. I chory ojciec, 84-letni, a do tego niestety już była sama, a tutaj powstanie plebiscyt i co ona robi? Oddaje ojca i dzieci pod opiekę sióstr w Siemianowicach, a sama jeździ do Poznania na kursy. Tam spotyka się też z działaczami powstania wielkopolskiego, które potem wybuchło. Zresztą brała w nim udział. I co robi? Włącza się przede wszystkim w tak organizatorską pracę wiejską Towarzystwa Polek w Powiatowym Komitecie Plebiscytowym w Strzelcach Opolskich. Tam zostaje skierowana i bierze udział we wszystkich trzech powstaniach. To co wiem, to dziadek miał inne plany, tak prawdę mówiąc. Jak się skończyła wojna, to chciał z Częstochowy pojechać do Krakowa i tam chciał na katedrze profesora Mechofera jeszcze kształcić się w witrażach. No ale przyszły wiadomości ze Śląska, że będzie plebiscyt, no i że trzeba pomóc. Pojechał do Korfantego i zgłosił chęć redagowania gazety Koscyder o charakterze satyrycznym, która będzie wyśmiewała Niemców, naświetlała problemy, jakie mają Polacy. No i dziadek razem z panem Przybyłą to założyli i to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że to się bardzo podoba, że to nawet Niemcy kupują, no bo dziadek miał atuty, był malarzem, miał cięty język, świetnie mówił kawały, znał gwarę śląską i również świetnie pisał po polsku. Różnie wychodzi. Mówiono, że wychodzi kiedy chce i kiedy może. Ta kampania wyborcza, kampania plebiscytowa, w jakiejś mierze ten lapsus jest symboliczny, bo ona faktycznie przypominała kampanię wyborczą. Przypominała, choćby biorąc pod uwagę no, gigantyczną ostrość tej kampanii. W wielu wspomnieniach dominuje taki obraz ulic wręcz zasypanych ulotkami, plakatami, których czy przechodnie po prostu muszą brodzić jak w śniegu. Tu jest ciekawostka. 28 lutego 1921 roku kierowała akcją, której celem było rozbicie wiecu zorganizowanego przez Stroßtrupp. To była taka organizacja jakaś niemiecka w Zakrzewie koło Gogolina. Za tę akcję przyznano jej krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi. Także musiała mieć ten parametr, bo ja już babcię znam jako chłopak. No to była stateczna pani, która była bardzo zacną panią, przez nas wszystkich wielbioną, ale wtedy widać miała temperament
kobiety, która lubiła walkę. Przygotowania zbrojne do plebiscytu w zasadzie trwały bezustannie po zakończeniu drugiego powstania, ale nasiliły się na przełomie 1920 i 21 i wówczas utworzona została na terenie plebiscytowym tak zwana samoobrona. Był Wydział Wychowania Fizycznego w Polskim Komitecie Plebiscytowym, który był przykrywką dla tych przygotowań zbrojnych. Formalnie była to struktura cywilna, która miała na celu krzewienie tężyzny fizycznej. Faktycznie były to utajnione struktury, które systematycznie były nasycane przybyłymi z Poznańskiego, z Kongresówki oraz z dawnej Galicji oficerami wojskowymi. Józef Piłsudski w tym czasie i Sztab Generalny Wojska Polskiego kierowały do tych struktur wszystkich najlepszych oficerów. Szefem oddziału operacyjnego, a więc tego, który przygotowywał powstanie, był Mieczysław Paluch, zetowiec, Piłsudczyk. Można powiedzieć, że w pierwszych dniach powstania wielkopolskiego to on faktycznie dowodził akcją powstańczą w Wielkopolsce i Józef Piłsudski polegał na nim, bo wiedział, że będzie to człowiek zdeterminowany. Wszyscy byli bardzo podekscytowani zbliżającym się plebiscytem. Babci brat, który był oficerem do spraw specjalnych marszałka Piłsudskiego, generał Kazimierz Glabisz, moja babcia z domu Glabisz. No więc jej brat przyjeżdżał na Śląsk, przyjeżdżał w cywilu. Babcia przypuszczała, że to ma związek z przygotowaniami do plebiscytu. Z tych wizyt generała Glabisza na Śląsku przed plebiscytem zachowała się fotografia w archiwum rodzinnym, zrobiona w trakcie jego wizyty w Bytomiu. Przypuszczam, że była to jakaś tajna misja, ponieważ był w cywilu. Towarzyszył mu generał Abraham też w cywilu i prowadzili jakieś rozmowy w jednostce francuskiej stacjonującej ówcześnie w Bytomiu i zapewne z członkami Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Taka zachowana fotografia jest materialnym dowodem, że takie kontakty były i to były osoby zaufane marszałka, więc nie pojawiały się tutaj przypadkowo na pewno. Szefem oddziału drugiego, czyli oddziału wywiadowczego, został Jan Kowalewski, który w okresie wojny Polski z bolszewicką Rosją kierował Wydziałem II Biura Szyfrów, który się zajmował dekryptarzem sowieckiej i nie tylko sowieckiej korespondencji radiowej. Złamał ponad 100 kluczy szyfrowych rosyjskich, no i jeszcze dodatkowo zajmował się również łamaniem szyfrów czechosłowackich, ale także niemieckich. Toczyła się dyskusja co do tego, kto ma moralne prawo decydowania o tym, jak będzie przebiegać granica na Górnym Śląsku. Strona polska, tutaj konkretnie profesor Romer, taki wybitny polski geograf, ale nie do końca znający specyfikę Górnego Śląska, zaproponował, aby udzielić prawa głosowania również tym, miał na myśli przede wszystkim Polaków, którzy albo pod koniec XIX wieku jeszcze, albo na początku już wieku XX wyjeżdżali do Westfalii, do Zagłębia Rury za pracą. Miał nadzieję, że uda się wiele tysięcy tych Polaków sprowadzić na Górny Śląsk, no i że ich głos być może będzie takim kamieniem już przesądzającym o zwycięstwie w plebiscycie. Opowiadali na przykład taki wiec, to takie ciekawe dla nas dzieci było, nie? Byli na wiecu Korfantego, a Korfanty był, dobrze mówił i tam obiecywał, tu jak tego będzie Polska, to dostaniecie koza, każdy dostanie, nie? I na następnym wiecu, to mi ojciec z kolei opowiadał, mówi tam, Wojtek, a kaj masz ta koza, nie? Bo niektórzy się poczuli, jak gdyby, że nie dostali, bo to wiadomo, ludzie tak myśleli. Mi się z tego śmiać chciało, bo mówię, jak oni tak mogli wołać mu, nie, on tam na mównicy, oni, Wojtek, jaka jest ta koza, nie? W marcu, 20 marca, w niedzielę palmową, do urn wyborczych idzie, to brzmi dzisiaj niewiarygodnie, prawie 98% uprawnionych do głosowania. Każdy otrzymywał dwie kartki, Niemcy, Polska. Jeżeli ktoś głosował za przyłączeniem miejsca swojego życia do Polski, to wrzucał kartkę Polska. Zdarzyła mi się taka sytuacja, to jako ciekawostka, że jeden z moich kolegów chwalił mi się, kiedy już
Mniejszość tu zaistniała, powstała, że jego rodzina na pewno głosowała za pozostaniem w Niemczech, albowiem on znalazł właśnie w domu kartkę z napisem Deutschland Niemcy. Więc powiedziałem mu, żeby dokładnie się zastanowił, jak jego rodzina głosowała. Dziadkowie bardzo silnie wspominali plebiscyt, który tutaj na ziemi rybnickiej wygrali Polacy. Zawsze babcia wspominała, jak przez praktycznie cały dzień ludzie siedzieli pod szkołą, w której był lokal wyborczy i czekali na wyniki głosowania. Jak wielka była radość, kiedy już wieczorem późnym ogłoszono wyniki i 60% głosów zebrała Polska. Wtedy wszyscy się cieszyli i śpiewali. I to było tak wielkie przeżycie, że do końca życia moi dziadkowie je wspominali jako coś wyjątkowego i wspaniałego. Przede wszystkim sprowadzała strona niemiecka, dysponująca dużo większymi funduszami, którą po prostu było stać na to, ażeby opłacić przejazd górnoślązakom mieszkającym w innych częściach państwa niemieckiego, zapewnić wyżywienie, zapewnić nocleg na terenie plebiscytowym. No i z tych 200 tysięcy, to mniej więcej 10 tysięcy, najwyżej 10 tysięcy oddało głos za Polską, pozostali za Niemcami. Władze niemieckie przysyłały swoich urzędników, oficjalistów i tam dalej na okres 5-letni. Niejednokrotnie były to wysyłki karne nawet w jakimś sensie. I oni po 5 latach wracali, ale oni mieli rodziny. Im się tutaj dzieci rodziły. Przyjechała pani, która miała 9 dni, jak rodzice wyjechali z Katowic do zachodnich Niemiec z powrotem w swoje rodzinne strony. I Niemców, którzy się tu urodzili, nie mieli tu korzeni nawet zapuszczonych, bo jako dzieci czy młodzież wyjechali z powrotem z rodzicami, oni przyjechali jako dorośli ludzie głosować. I było ich 200 tysięcy. I dlatego myśmy przegrali. Tuż po ogłoszeniu wyników plebiscytu obie strony, i to w taki nie propagandowy, ale zupełnie szczery sposób, ogłosiły się zwycięzcami w tym plebiscycie. Paradoks polegał na tym, że za Niemcami głosowały przede wszystkim gminy miejskie. One były liczniejsze, wobec tego sumarycznie więcej głosów oddano za Niemcami, prawie 60%. Natomiast gdyby każdą gminę liczyć odrębnie i jeszcze gdyby nie uwzględniać gmin leżących na zachód od linii Korfantego, do których to gmin Polska nie rościła sobie pretensji, no to by się okazało faktycznie, tak jak strona polska mocno to podkreślała, że większa liczba gmin oddała głos za Polską. Gdyby chcieć wyznaczyć granice ściśle według wyników plebiscytu, to mielibyśmy granicę przypominającą ser szwajcarski z takimi rzeczywiście dziurami niemieckimi bądź polskimi w morzu odpowiednio niemieckim bądź polskim. Po plebiscycie w zasadzie wszystko leżało. Zwijać żagle i sprawa załatwiona. Nie! Wybucha trzecie powstanie. Trzecie powstanie. Bo my nie chcemy być w Niemczech. My chcemy Polski. My chcemy powrotu do macierzy. Nie do narodowości śląskiej. Do Polski. Szymon Białecki to był człowiek, którego dziadek i w ogóle sobie upatrzyli na księdza, bo był bardzo zdolny, a liści podobała mu się jakaś krakowianka. Czy ona mu zawróciła głowę, czy on jej, nie wiadomo. W każdym razie związał się z tymi ruchami niepodległościowymi. W 1918 roku między innymi był we Lwowie obrońcą pod Politechniką Lwowską. Tam został ranny i wycofany do Warszawy. Był w POW i jakby oddelegowany jako Ślązak do powstań śląskich. W trzecim powstaniu był w grupie operacyjnej Wschód. To jest ta grupa, która ochraniała cały ten przemysł. Cały front został podzielony na 3 grupy operacyjne. Południe, na styku z Czechosłowacją, środkowa, czyli inaczej mówiąc Wschód, tak to nazywano. Zdobycie czy wejście w to by rozwaliło całe powstanie. I północ, na styku z Wielkopolską. I w tej grupie Wschód był szefem oddziału pierwszego.
Byli inni oficerowie, doświadczeni dowódcy z powstania wielkopolskiego, można powiedzieć, najlepsi tam dobrani, między innymi Paweł Chrobok, ale byli też doświadczeni działacze polskiej organizacji wojskowej, działający wcześniej w konspiracji, między innymi Michał Grażyński, późniejszy wojewoda śląski, jego najbliższy współpracownik Wiktor Przedpełski, późniejszy dyrektor zespołu Hut i konsul w Stanach Zjednoczonych. Dziadek Antoni Kamiński był dobrze wyszkolonym wojskowym i członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej od roku 1918. Był kurierem między Siemianowicami Śląskimi, a już tworzącą się Polską Niepodległą. Sztab, z którym on się kontaktował, wojskowy, miał siedzibę w Sosnowcu. Również w Czeladzi były jakieś miejsca spotkań. Franciszek Hamankiewicz był starszym bratem mojego dziadka. Brał czynny udział we wszystkich trzech powstaniach, mimo że był z zaboru rosyjskiego. Urodzony zresztą w Warszawie. Powierzono mu funkcję zaopatrzeniowca powstań śląskich. Główny punkt zaopatrzenia powstań śląskich był tu niedaleko nad Przemszą, przy linii kolejowej żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Dziadek, jako że miał możliwość jeździć koleją, zajmował się przemycaniem broni oraz finansowaniem działań nielegalnych czy tajnych członków Polskiej Organizacji Wojskowej. Był skarbnikiem. Ojciec jeszcze opowiadał przede wszystkim o tych działaniach będących przygotowaniem do wybuchu, akcjami dywersyjnymi i akcjami zaopatrywania w broń. Dziadek Piotr, co zapamiętałem, przewoził broń z Miedźnej tutaj do Mikołowa i ukrył ją w swoim gospodarstwie rolnym, które było dosyć duże. No, schowana była w stodole, prawdopodobnie tam gdzieś był jakiś wykop, no i to było słomą obłożone wysoko, jak to w sąsieku, tam gdzie się słomę układało. Wiem, że tego było bardzo dużo, bo jakiś czas tam przyszedł ta policja niemiecka, Grinschutz. W gospodarstwo weszli, wszystkich wyprowadzili na podwórze, no i zaczęli przeszukania. I stodoły, i obór, strychów tam, gdzie siano było, wszędzie szukali. Wiem, że z tego, co babcia mówiła, to w ostatnim momencie zauważyli tam gdzieś jakaś broń jeszcze leżała, którą mogli zauważyć. No i już nie było czasu, to ktoś ją tam wziął i wrzucił ją do budy od psa. A pies, który jakby wyczuł, że się akurat położył dokładnie w wejściu, no oczywiście nie znaleźli wtedy nic, no wszyscy byli wystraszeni, no ale jakoś to się tak rozeszło. W pamięci rodzinnej chyba najczęstszej było powtarzane, ponieważ całe swoje późniejsze życie Franciszek Hamankiewicz spędził tu w Sosnowcu, więc opowieść o całej wielkiej logistycznie bardzo skomplikowanej sytuacji zaopatrzeniowej powstańców śląskich było to chyba dla niego i dla nas było najciekawsze. Z Sosnowca wozili na tereny wtedy niemieckie broń do swoich magazynów. Jako że on już był kierowcą, to on woził broń bezczelnie samochodami, dużymi samochodami ciężarowymi. Mieli dosyć dobry wywiad, który był zorientowany, które przejścia graniczne są akurat czynne, bo przecież nie było możliwości takiej, żeby całą granicę obstawić żołnierzami. A wywiad powstańczy był na tyle dobrze zorientowany, że wiedzieli, które punkty graniczne są akurat nieobsadzone. Z tego czasu zachowały się ciekawe dokumenty, które są trochę humorystyczne. Na przykład babcia jest zaopatrzona w dokument, który mówi, że proszę przepuścić niniejszą obywatelkę, czy jak to tam nazwano, ponieważ ona wiezie dla powstańców cygara. Halerczycy, którzy pilnowali mostu, jej to zabrali. Tu jest ciekawy ten dokument. Właścicielka niniejszego, panna Anna Muskała z Siemianowic, przewiozła cygara z Prus, które halerczycy na moście przy kopalni Saturn pod Sosnowcem o godzinie 7 rano odebrał. Uprasza się o zwrot tych cygar, takowe bowiem należą do powstańców. No to taki śmieszny szyfr, bo to wiadomo, babcia też opowiadała, co to były za cygara. Ona przewoziła broń i przewoziła amunicję.
Kiedy przedłuża się okres oczekiwania na decyzję gremiów międzynarodowych co do kształtu granicy na Górnym Śląsku, to zaczynają zmagać się różnego rodzaju plotki. Ludzie zaczynają rozmawiać między sobą, zaczynają formułować mniej czy bardziej uprawdopodobnione wersje, dlaczego tak długo czekamy na decyzję o granicy i jaka ta decyzja będzie. I coraz częściej wśród tych plotek pojawia się głos, że wobec niemożliwości wyznaczenia granicy będącej w pełni zgodnej z wynikami plebiscytu i biorąc pod uwagę, że sumaryczny wynik jest korzystny dla Niemców, zapewne wyznaczy się granicę w taki sposób, że tylko bardzo niewielkie części terenu plebiscytowego trafią do Polski. Mówi się o powiecie rybnickim, mówi się o powiecie pszczyńskim i na tym właściwie polskie nabytki na Górnym Śląsku miałyby się skończyć. Te plotki, ale one są już dość uprawdopodobnione. Trafiają również do Wojciecha Korfantego. Przeciwnik walki zbrojnej od roku 1919 zaczyna sobie uzmysławiać, że może nie wielkie i krwawe powstanie, ale silna demonstracja wojskowa jest niezbędna. To jest ostatni moment na to, by pokazać gremiom międzynarodowym, jak silny jest ruch polski na tym terenie. Dziadek, on był raczej taki skryty. On był małomówny, ale z tego co wiem, no to on był też łącznikiem dla kurierów, którzy przychodzili tam ze Pszczyny, przenosili meldunki i tak dalej, jakieś rzeczy. No także przy jednym z takich meldunków opowiadał, że złapali od Niemców jakąś informację, którzy mieli listę powstańców tutaj na terenie Mikołowa i którzy mieli być wyłapani. No i wtedy ten kurier mu to przekazał i on po prostu ostrzegł wszystkich, że zdążyli jeszcze uciec jakieś, przeważnie gdzieś omyślgi do Polski. To było przed trzecim powstaniem. No. Korfanty, koncepcja jego była tego rodzaju, że do Polski powinny wrócić wszystkie tereny, w których przeważa żywioł etniczny polski. I ta granica przebiegała mniej więcej za Kędzierzynem. Przyjeżdżały pociągi, eszelony wojskowe z kadrą dowódczą, jak również i to zaopatrzenie wojskowe. Żołnierze od kaprala wzwyż wysiadali z tych pociągów. Zorganizowane w bloku koło takiego placyku były magazyny z cywilnymi używanymi ubraniami. Głównie to były, mówiąc szczerze, garnitury. Wszystkie mundury, insygnia wojskowe, identyfikatory były deponowane w tym miejscu. Ci żołnierze byli odpowiednio przebierani, przechodzili już piechotą na stronę śląską, na stronę, gdzie były toczone bezpośrednio walki. Miejsca pamięci, które Franciszek Hamankiewicz mi pokazywał, dotyczące tych powstań śląskich, powodują, że pozostało w mojej wyobraźni, w mojej pamięci miejsca, w których dzisiaj są normalne mieszkania. W tym domu nadal żyją normalni ludzie. Pamiętać musimy, że nastąpiła reorganizacja podziemia zbrojnego od drugiego powstania do trzeciego powstania. Z systemu terytorialnego organizacja przeszła w system taki typowo wojskowy. Dywizja, pułk, kompania, pluton z hierarchią dowódców. Kolejną ważną osobą, która została skierowana, był inny oficer Legionów Polskiej Organizacji Wojskowej, Tadeusz Puszczyński, pseudonim Wawelberg. Zorganizował on grupę dywersyjną, której zadaniem było w momencie wybuchu powstania wysadzenie wszystkich mostów kolejowych na Odrze, wiaduktów kolejowych, linii kolejowych, przepustów, które łączyły teren Górnego Śląska z Rzeszą Niemiecką i powodowało odcięcie i niemożność dostarczenia posiłków. Jak ktoś przyjeżdżał do Bytomia i chciał się spotkać z Wawelbergiem i był natarczywy, to został zlikwidowany. Przed wybuchem powstania oni byli wszyscy skoszarowani w lasach. Nie, żeby ktoś nie poszedł do domu, nie pochwalił się, że my tam siedzimy w lesie, czekamy na coś albo coś takiego. Ojciec opowiada mi jeszcze, że właśnie przed trzecim powstaniem jeszcze brali udział w akcji dywersyjnej na obszarach koło Strzelc Opolskich. Wysadzali tory kolejowe.
babcia przed wybuchem trzeciego powstania została skierowana do grupy Północ z przydziałem do podgrupy Linke. To jest przewożenie meldunków, przewożenie dokumentów, ale także przemycanie broni. No na pewno było to bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że ona to przewoziła w okolice Turawy. Tam się spotykała z powstańcami, którym miała to dostarczyć. I jako taka kurierka pracowała aż do zakończenia trzeciego powstania śląskiego. To powstanie wybucha w nocy z 2 na 3 maja 21 roku. Ono jest także w tym sensie nawiązanym do historii ojczyzny powstańców ideowej, że wybucha w dniu rocznicy Konstytucji 3 maja. Niektórzy powstańcy, o tacy jak na przykład Wyględa spod Raciborza, przyjmuje pseudonim dowódcy innego powstania, Traugut. Inni pomniejsi tak samo naśladują. Powstanie wybuchło tak, jakby woda podziemna zalała cały teren. To było bardzo dobrze przygotowane powstanie. Zapytałem ojca, jak to było, tato. Już jako prawnik go pytałem, bo to mnie interesowało. Przecież tam nie byli stali amoniołowie. Przecież albo ukradli, albo co. No to się dostał pod sąd polowy. To spowodowało, że zacząłem się interesować, co się działo w tym trzecim powstaniu. To mi pochłonęło 4 lata pracy. Odnalazłem akta tych sądów. Mogłem zrekonstruować funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w trzecim powstaniu śląskim. Szczyt organizacyjny i szczyt praworządności. Na tyle, na ile jest możliwe w takim ruchu zbrojnym. Przyjęto przepisy kodeksu niemieckiego, zmienione o sytuację w czasie powstania. Przy każdej grupie operacyjnej był sąd polowy. I jeszcze jest jeden sąd przy Naczelnej Komendzie Wojsk Powstańczych. Wszyscy sędziowie mieli wyższe wykształcenie, często tytułami doktorskimi. Korfanty zabronił, żeby nie było anarchii, samowoli itd. Józef Piłsudski był politycznym realistą. Zdawał sobie doskonale sprawę z tego, że wszystko to, co Polska może uzyskać na Zachodzie, będzie to, jak mówił Ein Geschenk, podarunek koalicji. I na ile koalicji będzie się to opłacało, wówczas będzie wspierała polskie aspiracje. Ale to nie znaczyło, że zamierzał rezygnować. I wszystkie decyzje dotyczące wojskowego przygotowania powstania wskazują właśnie na to, że nie liczył na łaskawość państw Antanty. Liczył na zajęcie terenu, z którego trudno byłoby Wojsko Polskie usunąć. Odmienną koncepcję miał polityczną Wojciech Korfanty. Demonstracja zbrojna i ta demonstracja wystarczy do osiągnięcia celu politycznego. Dziadek mój występował jako członek 3 batalionu Siemianowickiego, którym kierował Wilim, a całość wchodziła do pułku Karola Gajdzika. Najpierw oczywiście atak poszedł w kierunku Królewskiej Huty. Tutaj muszę powiedzieć, że transport wręcz ciężarówkowy odbył się broni od strony Czeladzi do Siemianowic w kierunku Królewskiej Huty i cała ta grupa powstańcza, która w Królewskiej Hucie kolej była zawiązana, została przez między innymi działania dziadka zasilona tym transportem broni. I cała ta historia powstańcza tego pułku wiąże się z kierunkiem generalnie na Górę Świętej Anny. Sprawy były różne. Były zabójstwa, były szpiegostwa, przeróżne. Wszedł powstaniec do Szynkwasu, położył pistolet na Szynkwasie i zażądał tam wódki i tak dalej. Pod sąd się dostał i dostał 2 tygodnie z tym, że odmaszerować tą karę na front. Jedyny pewny wyrok śmierci zapadł i został zatwierdzony przez naczelną władzę na Górnym Śląsku, której przewodniczącym był Korfanty. Był to młody powstaniec, ochotnik z zewnątrz, który dokonał zgwałceń, rabunków, szereg takich czynów miał i został skazany na karę śmierci. I odnalazłem taki zapis, że najtrudniejsza noc Korfantego to czy zatwierdzi ten wyrok, czy nie. I on go zatwierdził. I to był pewny wyrok śmierci wykonany. Gdy wybuchło trzecie powstanie śląskie, pradziadek jako członek POW na Górnym Śląsku zaciągnął się wraz z grupą swoich skautów. Niestety 12 maja 1921 roku został ujęty przez Niemców pod Ozimkiem. Uwięziony, torturowany w nieludzki sposób. Został skazany na rozstrzelanie.
połowa maja 1921 roku, to już czas takich walk pozycyjnych, które nie skutkować będą jakimiś spektakularnymi zmianami na froncie górnośląskim. Te zmiany pojawią się raczej pod koniec maja, gdzie najbardziej znanym wydarzeniem będzie wielka bitwa o Górę Świętej Anny, która kończy się zajęciem przez Niemców, więc taki sukces propagandowy Niemcy uzyskują. Za tym sukcesem propagandowym nie poszedł sukces strategiczny. Niemcy mieli nadzieję, że nie tylko zdobędą Górę Świętej Anny, ale również otworzą sobie drogę przez Górę Świętej Anny do okręgu przemysłowego. I tego się Niemcom nie udało. Ojciec był również kierowcą wozu pancernego, tak się to nazywało, Korfanty II. Jego dowódcą był kapitan Oszyk. Powstańcy zbudowali dwa takie auta pancerne. One były płytami stalowymi obłożone i jeden drugiego asekurował. Dziadek był przy karabinie maszynowym. Na każdym samochodzie były cztery karabiny, ciężkie cztery karabiny samochodowe. Strzelali z przodu, z tyłu i z boku. Jak oni szli, to się ziemia ruszała. Dziadek przy obsłudze karabinu maszynowego został mu odstrzelony palec. Palec serdeczny. Dlatego moja mama mówiła, że mój dziadek nie mógł mieć pierścionka ślubnego na palcu serdecznym, bo go nie miał. Jan Kowalewski wśród tej kadry dowódczej, która przybyła ze wszystkich dzielnic Rzeczypospolitej, był postacią szczególną. Zawsze zastanawiałem się, dlaczego właśnie on został skierowany na stanowiska szefa wywiadu. Otóż my w tej chwili jesteśmy na tropie, poszukujemy, grupa historyków szuka śladu, dlaczego to właśnie Jana Kowalewskiego skierowano na ten teren. Otóż uważamy, że Polacy uzyskali od Francuzów klucze do niemieckich szyfrów stosowanych i łamanych przez Kabinet du Nord, czyli czarny gabinet, a więc to biuro szyfrów francuskie w czasie I wojny światowej. I właśnie Jan Kowalewski próbował łamać, a może nawet łamał szyfry przesyłane przez radio i korespondencję dotyczącą koncentracji wojsk niemieckich, która mogłaby wskazywać na kierunki ewentualnych działań wspierających niemieckie formacje walczące z powstańcami. Ja uważam, że jest to wielce prawdopodobne. Sam przebieg powstania świadczy o tym, że polski wywiad był doskonale zorientowany o działaniach przeciwnika i sama ofensywa niemiecka w rejonie Góry Świętej Anny nie była bynajmniej zaskoczeniem. W bitwie o wyzwolenie Kędzierzyna dziadek Antoni jako CKM-ista dobrze dał Niemcom popalić. Mianowicie ów Wilim, który był dowódcą 3 batalionu, przez zupełny przypadek, tak babcia opowiadała, że dowiedział się o zamiarach Niemców z jakichś meldunków przechwyconych, a znał dobrze język niemiecki, odpowiedział Niemcom podobnymi meldunkami, ściągając ich w pułapkę. Pod pozorem udzielenia natychmiastowej pomocy jakiemuś tam osaczonemu oddziałowi niemieckiemu. Niemcy się dali na to nabrać, udali się w tym kierunku i wtedy zostali wzięci jak gdyby w dwa ognie przez te drużyny ciężkich karabinów maszynowych. Po tej bitwie pułk Karola Gajdzika dokonał oswobodzenia Kędzierzyna. Mój ojciec nazywał się Erik Steuer. Ja mam nazwisko po matce, Helenie Markowskiej. Ojciec mojego ojca, Johann Steuer, był żołnierzem armii pruskiej. Walczył na terenie Francji. Z przekazu babci wiem, że tak strasznie był zawiedziony na Niemcach traktowaniem nieludzko jako żołnierza, że ukrył takie powiedzenie, tak długo jak będą Niemcy, to trzeba się będzie bić. No i stąd po tej zawierusze wojennej, z której wrócił w złym stanie, jak troszkę odżył, odkarmili go, wziął udział w walkach powstańczych, co spowodowało, że po trzecim powstaniu śląskim, no tak dalece im to pamiętano, że babcia musiała ze swoim mężem uciekać z Niemiec, czyli z tej opolszczyzny. Trafili do Bielszowic, gdzie zresztą dziadek zmarł. Potem moja babcia Maria wyszła za mąż, po mężu nazywała się Witek i drugi mąż też był powstańcem. Przede wszystkim dwóch członków mojej rodziny uczestniczyło w powstaniu trzecim. Brat mojej mamy, który miał na imię Jan, zginął pod Górą Świętej Anny. Wielu członków mojej rodziny, czyli mężów moich ciotek, również uczestniczyło w tych wydarzeniach. Natomiast Góra Świętej Anny, no było to miejsce, gdzie chyba najbardziej krwawe wydarzenia związały się z powstaniem śląskim, ze zrywem śląskich patriotów. Wiem, że ojciec
brał również udział w bitwie pod Górą Świętej Anny. Tam Niemcy zaatakowali miejscowość Lichynia. Ojciec był kierowcą tego wozu pancernego Korfanty II i brał udział takim zuchwałym kontrataku w bitwie pod Lichynią. Powstańcze wojska odbiły tą miejscowość i utrzymały ją. W okresie III Powstania Śląskiego wiem na pewno, że dziadek był lekarzem w głównym szpitalu powstańczym, który mieścił się bodajże w Mysłowicach. Nie walczył z bronią w ręku, walczył tak jak potrafił, pomagając rannym. Majstersztykiem było to, że z terenu objętego w czasie powstania eksportowano węgiel, że opieka nad wdowami, dalej renty dla rannych powstańców. To wszystko jest uregulowane, to nie jest abstrakcja i to jest wszystko w tych rozporządzeniach Naczelnej Władzy publikowanych w Dzienniku Rozporządzeń Naczelnej Władzy Górnego Śląska. Warto wiedzieć, że we wszystkich trzech powstaniach śląskich łącznie wzięło udział 45 tysięcy górników. Powstańców górników. Z tych 45 tysięcy ponad 3 tysiące to byli ludzie bardzo ciężko ranni, kalecy po tych powstaniach, a 1400 oddało życie. Nie wiemy jakim cudem, ale udało mu się uciec z więzienia. Pradziadek ukrywał się w pustym zbiorniku na wodę na poddaszu probostwa w Szczedrzyku. Właściwie przebywał w paszczy lwa, bo dół budynku zajął jakiś niemiecki sztab. Gospodyni na tym probostwie była jego siostrą i to ona podawała mu jedzenie przez otwór w ścianie, która była zaszuwana szafą. Ten zbiornik był bardzo ciasny. Mój pradziadek przebywał przez cały czas w skurczonej, leżącej pozycji. Po aż 7 tygodniach żona wywiozła go furmanką w wiklinowym koszu z bielizną ołtarzową. Przez Opole dotarł do Tarnowskich Gór i pomimo tych traumatycznych wydarzeń ponownie zaciągnął się do oddziałów powstańczych. Po odwołaniu Mielżyńskiego z naczelnego wodza powstań chodziło o to, kogo na to stanowisko posadzić. I w tej grupie operacyjnej w Cud był między innymi, prawda, późniejszy wojewoda Grażyński, który był szefem sztabu, chcieli swojego dać. W takim nucie bym chciał Piłsudczykowskim. Korfanty oczywiście miał swoją wizję i przyjechał nawet do tego dowództwa i oni mówią coś tamtego, a on mówi, no zobaczymy. Potem się okazało, że jedzie na front, a tu już jest, już z tej grupy operacyjnej, prawda, w Cud się niby ktoś bierał. Korfanty był bardzo impulsywnym człowiekiem. Pojechał tam i przyaresztowali dowódcy z wyjątkiem między innymi Białeckiego. Bo to jest jedyny porządny, powiedział Korfanty. Ale powstańcy związani z tą grupą operacyjną Cud mówi, nie, my chcemy tych naszych dowódców. Korfanty miał na tyle odwagi, że sam wyszedł do tych powstańców i mówi, o ich winie zatytuje sąd, a ważnym obowiązkiem jest, prawda, walczyć, odmaszerować na front. I oni go wszyscy usłuchali, pan. Ale był pewien rozgardiarz. I wtedy Białecki, ten brat mojej matki, kapitan Białecki, przejął samorzutnie jak gdyby dowództwo. Bo jakby Niemcy to wyczuli, to koniec. Do momentu, kiedy tam nie mianowano nowego dowódcy, majora Zajączkowskiego. A Białecki został szefem sztabu. W tej drugiej połowie maja Niemcy kontratakują i ten kontratak niemiecki okazuje się być coraz skuteczniejszy. Odzyskanie Kędzierzyna, Góra Świętej Anny. No i Korfanty dochodzi do wniosku, że Niemcy, mając świadomość, że są coraz silniejsi, do takiego rozejmu nie są chętni. Wobec tego trzeba tych Niemców do rozejmu zmusić. Sam Korfanty tego nie zrobi, natomiast mogą to zrobić siły międzynarodowe. Może to zrobić generał Henri Leroux, grożąc tym, że jeśli Niemcy nie będą chcieli powstrzymać swoich sił zbrojnych, wstrzymać walk, to wkroczą wojska francuskie. Nacisk dyplomatyczny na stronę niemiecką powodowały, że w połowie mniej więcej czerwca 1921 roku Niemcy również zaczynają się skłaniać do podpisania rozejmu. No i pod koniec czerwca ten rozejm wchodzi w życie, walki ustają.
Co zostało w rodzinnych pamiątkach? Zostały dokumenty, które pradziadek schował przed wybuchem II wojny światowej. Bo wiadomo, że większość tych dokumentów powstańcy niszczyli, bo bali się represji Niemiec, którzy wkroczyli na teren Śląska. Więc dokumenty, które zostały po moim pradziadku, to jest zaświadczenie z 1937 roku, w którym można wyczytać, że za udział zbrojny w III Powstaniu Śląskim dostał Krzyż Powstańczy. To była służba na granic gmin. Chodziło o Łaziska Górne, o Rzeszę, tereny właśnie powiatu pszczyńskiego, jak na tamten czas. To głównie chodziło o upilnowanie granic powiatowych z bronią w ręku. Czy tam jakaś wymiana ognia pomiędzy właśnie powstańcami a Ślązakami z Elbszucu? Tego nie wiem, no bo pradziadek się urodził w 1877 roku, więc z przyczyn naturalnych nie miałem możliwości go znać, no bo zmarł 50 lat przed moimi narodzinami. Ostatecznie powstanie kończy się 5 lipca 1921 roku, ale to jest już data, w której siły powstańcze opuszczać będą tereny działań zbrojnych. W tym momencie powstania na Górnym Śląsku już nie ma. Sytuacja wraca do stanu sprzed 3 maja 1921 roku. Natomiast w sensie świadomościowym oczywiście jest już zupełnie inna. Gremia międzynarodowe mają świadomość tej determinacji Polski, mają świadomość siły, jaką dysponują Polacy na Górnym Śląsku. A wobec tego no, wracamy do dyskusji o kształcie granicy na Górnym Śląsku, ale w tej dyskusji trzeba uwzględniać to, co się działo w maju i czerwcu na Górnym Śląsku. We wszystkich powstaniach do tej pory, w powstaniu styczniowym, powstaniu warszawskim, w międzyczasie powstanie śląskie, powstanie listopadowe, ginęło setki, tysiące najlepszych obywateli naszego państwa. Natomiast z tego dla niepodległości Polski niewiele wynikało. Powstanie śląskie było skuteczne, bo wpłynęło na granicę Śląska przypisanego Polsce i trzeba mieć tą świadomość, że było skuteczne. Nam się udało. Decyzje w tej sprawie zapadają 20 października 1921 roku. Do tego jeszcze potrzebna będzie pewna umowa gospodarcza, ale i polityczna, i narodowa między Polską a Niemcami, tak zwana konwencja genewska. Natomiast Polska uzyskuje wschodnią część Górnego Śląska, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę położenie geograficzne i Polski, i Niemiec, ale jednocześnie to jest dla Polski bardzo korzystna decyzja, dlatego że ta wschodnia część terenu plebiscytowego jest najcenniejsza. To jest właśnie obszar, gdzie znajdują się złoża węgla, złoża rud przeróżnych metali, tam są kopalnie, tam są huty. To jest właśnie dyplomatyczny, niewątpliwy sukces strony polskiej, sukces, który Polska ewidentnie zawdzięcza III Powstaniu Śląskiemu. Nie wiem, czy dziadek był tak zwanym piłsudczykiem czy korfanciorzem. Nie wiem i na ten temat się chyba w domu nie rozmawiało. Tak jakby nie było z tym problemu specjalnego. Najważniejsze było, żeby Polska była tutaj. Królewska Huta, Katowice, Siemianowice, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Rybnik, no to miasta, które trafiają do Polski. Bytom, Gliwice, Zabrze oczywiście, Racibórz, Opole, no i to, co później określane będzie mianem Śląska Opolskiego, to ta część terenu plebiscytowego, która pozostanie po stronie państwa niemieckiego. Śmialiśmy się, jak byliśmy starsi, z tego, bo babcia należała do Związku Weteranów Powstań Śląskich, mamy jej legitymację, ale należała też do ZBOWID-u, bo te wszystkie bojowniki, jak mówię, my się śmiali z moim starszym bratem, babcia, jo idę do bojowników, nie mieli tam zebrania jakieś, oni mieli w tym samym domu, koło nas, dom niżej tam był taki stary sklep przerobiony na taką siedzibę, no wspominali, starzy powstańcy się tam spotykali, nie? Było też ciekawe widzieć tych ludzi staranych życiem, ubranych, zwłaszcza mężczyzn, te powstańcze stroje, te mundury. 100 lat po pamiętnych wydarzeniach powstań śląskich odkrywamy na nowo pamiątki. Między innymi pamiątkę, jaką jest archiwum Adolfa Dygacza, śląskiego folklorysty i etnomuzykologa, który działał na tym terenie i nagrywał pieśni powstańcze na takie oto magnetofony szpulowe, po czym przenosił swoje
zbiory na papier. Wśród nich możemy znaleźć około 250 pieśni powstańczych, w tym na chwilę obecną 70 pieśni niepublikowanych dotychczas. Urodziłam się, gdy odchodzili ostatni powstańcy. Nie miałam z nimi bezpośredniej styczności, natomiast takim moim głównym odniesieniem są właśnie pieśni powstańcze. Warto do nich sięgać, ponieważ są to perełki, które jeszcze w dalszym ciągu pozostają nieodkryte. Znam ja jeden piękny zamek, w nim maluba przebywa. Siedzi ona na białym kamieniu, białe orły wyszywa. Powtarzać? Tak. Siedzi ona na białym kamieniu, białe orły wyszywa. Dobrze ci to, moja miła, białe orły wyszywać. My musimy, ubodzy żołnierze, w pustym polu w rzędzie stać. My musimy, ubodzy żołnierze, w pustym polu w rzędzie stać.